czy jest to najbardziej pechowa kariera w polskim League of Legends? Oto Marcin Selfie Wolski i jego historia. Marcin był niespełna 17-letnim talentem solo kolejki. Znany był jako niesamowity Yasuo player chwilę po tym, jak ta postać pojawiła się w League of Legends. W lutym 2014 roku dołączył do renomowanej organizacji Meteor Makers, gdzie wraz z Kubonem oraz braćmi Cookier grał przez miesiąc, reprezentując właśnie polską drużynę. Supa Hot Crew to pierwszy rozdział w ramach LCSU. Dołączył do drużyny na 3 ostatnie kolejki, zastępując Mupsa, i już na samym starcie mógł rywalizować z takimi gwiazdami europejskiego formatu jak XPeke, jak Frogen, jak Alex Iś, no i oczywiście również rywalizował z polskim Rokat z Overem na środkowej alei. Selfie continues to split push off. Can he find it? Oh, he's gonna get dove on. There is the kill. Bloodwell pop though. Kasing the next focus here for Rocket. Dragon still up. Xanthus is low. That should be the easy target for them. He dives on towards Selfie. He goes down for the double. Mid lane. He's got a fifth of it. He's managed to get in there. Zenith Blade. There's the stun. There's the exhaust. He's in all sorts of trouble. The kill's gonna go to Selfie. Well, so obviously his damage is gonna be amplified. Oh. Selfie wants another. Yeah, Yannon's just about to discover the exact same problem. Transfer nie uratował jednak słabej sytuacji zespołu i trafili do relegacji, gdzie walczyli z Cloud9, Eclipse, w składzie którego znajdował się Febiwen czy Hjarnan. Jednak tutaj udało się zwyciężyć gładko 3-0 i slot w najwyższej klasie rozgrywkowej został utrzymany. The Super Crew are back in once again. 3-0. And truthfully, you never once felt like they were even in doubt. They had absolute immaculate control. And even when they were behind in game 3. Lato 2014 roku to diametralnie inna sytuacja. Sukcesy drużyny, trzecie miejsce w sezonie regularnym za Fnatic oraz Alliance i oczywiście również rozwój samego zawodnika. Pokazał się również w Europie jako jeden z najlepszych graczy Yasuo. Cała Europa mogła usłyszeć o jego niesamowitym talencie. Skończyło się w playoffach na pierwszej rundzie, bo polski Rokat okazało się lepsze. To breakthrough when it comes to sieging up these turrets, and so far Fnatic have done a good job of this. And that come Selfie dives in, good wild growth for the Super Hot Crew. Gonna focus on to Reckless. Cyanide's the next one down. Peke off to the side, can only guard one man, and they lose 3 instantly. The Super Hot Crew might be able to push for the win. 2015 rok zapowiada się niesamowicie. Slot Super Hot Crew przejmuje Meteor Makers, czyli bardzo dobrze kojarzona na polskim podwórku organizacja. Czy to z ekipy Czaru i Spółka, czy to również ze Złotej Piątki w Counter-Strike'u. Jednak tutaj początki były zdecydowanie gorsze. Brak występu w 2 pierwszych kolejkach wiosennego splitu sugerował nam, że coś może być nie tak. I rzeczywiście okazało się, że istnieje bardzo poważny konflikt na linii menadżerowie oraz zawodnik. Problemem było uregulowanie finansów względem zawodnika. Eskalowało to do aż takiego poziomu, że pojawiły się nawet szantaże względem młodego Selfiego. Ostatecznie interweniował Riot Games, gdyż pojawiły się nawet groźby przyjęcia jego domu rodzinnego. I tutaj obie strony dogadały się. Selfie skończył sezon w barwach Meteor Makers, zajmując ostatnie miejsce i automatycznie odpadając z ligi. Oh, I think Corey, if he gets caught, he's in trouble. What a coincidence. There we go. Corey now. Charm is on. Wait a minute though. Here comes Shook, and that's first blood. Wicked. Close to wandering in, also Shook though, popped on the hunt. Looking for Corey, jump down, instant bola, and they've got him locked up. Kolejna okazja na występy pojawiła się w następnym roku, kiedy H2K poprosiło go o zastępstwo Ryu na środkowej alei, gdzie grał razem z Wanderem i Jankosem, wygrywając 5 naszych spotkań. Występy w H2K zdecydowanie poprawiły jego notowania na rynku, co skutkowało dołączeniem do Misfits i zakwalifikowaniem się do LCS-a kosztem Schalke 04. Wymarzony powrót do LCS? Nic bardziej mylnego. W teorii inna wizja zespołu, ale w kuluarach mówiono o konflikcie z menadżerem, w skutku czego Marcin trafia do Schalke 04 w Challenger Series, wygrywając cały sezon regularny, ale ostatecznie potykając się w playoffach i nici po raz kolejny z najwyższej klasy rozgrywkowej. Druga część sezonu to przygoda za oceanem i dołączenie do amerykańskiego Tempo Storm. Dobry sezon regularny, ale po raz kolejny pierwsza runda playoffs i dotkliwa porażka w pełnej serii Best of 5.
przygoda w Ameryce Północnej miała być kontynuowana w ramach Cloud9 Academy u boku Jensena, jednak na sam koniec negocjacji niestety nie doszło do podpisania kontraktu i Marcin chwilę przed startem sezonu został bez drużyny. Słynny turniej V4 i próba obalenia dominacji Luminar Gaming to był cel wracających do Polski Selfiego i Kikisa. Ten pierwszy jednak otrzymał ofertę nie do odrzucenia w trakcie sezonu i dołączył do H2K, z którymi awansował do playoffów. Dwa zwycięstwa i aż 16 przegranych. Tak wyglądało lato w H2K i Marcin po bardzo słabym sezonie decyduje się po raz kolejny dołączyć do amerykańskiego zespołu FlyQuest w ramach ich akademii. Pomimo dobrego startu, wyniki w NA nie były w pełni zadowalające. Dobrze wrócić do Europy. Tymi słowami Selfie zakomunikował jego transfer do Rogue Esports Club, wymieniając się za Wadida. Ultraliga to kolejny etap w jego karierze. Czy będzie przepustką do LEC? Dowiemy się wkrótce.